Oglądacie w ogóle potem swoje występy, jak wracacie do domu? Jakie macie wrażenia? Macie takie, że o, w telewizji to wygląda lepiej, czy właśnie odwrotnie? Ja zawsze o sobie oglądam występy, no czasami, czasami mam tak, że nie oglądam, ale zazwyczaj ja tam sobie podpatrzę. No i w telewizji to wygląda lepiej i tak, tak powiem, schludniej. Ale na żywo też uważam, że jest ładnie. No nie bez powodu mówimy, że magia telewizji. Oliwia, gdy skończysz Taniec z Gwiazdami, jestem przekonany, że spędzisz te pierwsze dni na tym, żeby pospotykać się ze swoimi przyjaciółmi czy rodziną, ale wiele osób też się zastanawia, w którą stronę pójdzie twoja kariera, co ci tak naprawdę w duszy gra, bo domyślam się, że tych propozycji jest wiele. Na razie tak o tym nie myślę, bo program zajmuje mi dużo czasu i skupiam się na razie na tym, więc na razie jeszcze o powrocie nie myślałam. No ale jak już wrócę do Gdyni, to przede wszystkim pierwsze to zrobię prawo jazdy, bo chciałabym jak najszybciej je mieć. A następnie, nie wiem, może jakiś kurs językowy. No w przyszłym roku pójdę może na... mam nadzieję, że uda mi się dostać na jakieś studia. I chciałabym pójść na aktorskie, ale to na pewno nie pójdę w przyszłym roku, tylko dopiero za 2 lata na przykład, bo zanim się przygotuję do egzaminów, to minie jeszcze sporo czasu. No i na tym będę się skupiała, na tym, żeby się przygotować do egzaminów i po prostu do tego życia. Też jest wielu aktorów nieprofesjonalnych, tak się mówi, na tych, którzy po prostu nie skończyli szkoły aktorskiej, ale w dzisiejszych czasach dla wielu to nie jest problemem. Co o tym sądzisz? No nie wiem, w sensie z tego co wiem, to na przykład, że jak ludzie nie kończą szkoły aktorskiej, to wtedy inni aktorzy patrzą takim... Z góry? Tak, z góry, takim oceniającym okiem, więc to bardziej chyba o to tutaj chodzi. No dobrze, to ja muszę jeszcze na koniec o te plany, bo ja wiem, że powiedziałaś o tej perspektywie takiej bliskiej zaraz po zakończeniu, ale minie rok, miną 2, ta szkoła może jeszcze nie nadać, bo tak jak mówisz, trzeba się przygotować, a wierzę, że te propozycje na skrzynce mailowej na pewno będą. Myślisz, że chciałabyś spróbować po prostu swoich sił, zanim poznasz to od tej strony edukacyjnej? No oczywiście, że tak. Jak najbardziej, to jest doświadczenie, to też mi się przyda do szkoły, więc każda propozycja związana z aktorstwem będę na pewno na tak. Dobrze. A jak rola będzie wymagała choreografii, to tutaj rozumiem, że już jakby tak. Jest fucha na 100%. Tak, pomogę. Tak, będzie telefon. Od razu.